Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, są tacy szachiści, którzy mają swój upatrzony, przetarty styl gry. Między innymi są to zawodnicy bardzo agresywni, jak kiedyś Michał Tal, ale są też zawodnicy bardzo techniczni, bardzo grający strategicznie, spokojnie, jak na przykład Michael Adams. Człowiek, arcymistrz, który w 2004 roku był wicemistrzem świata, a najwyższy ranking osiągnął 2761 w swojej karierze. Pierwszy Anglik, który przekroczył barierę 2700 i on właśnie pojawi się na Mistrzostwach Europy w szachach błyskawicznych oraz szybkich w Katowicach. Termin 16-18, zapraszam, oczywiście grudzień. Przedstawię partię, która zupełnie nie pokazuje tego charakteru Adamsa, czyli tutaj nie będzie statycznej gry strategicznej ani technicznej. Tutaj będzie ostra jazda. Przeciwniczką Adamsa jest sama Judith Polgar. Fantastyczna kobieta, najlepsza na świecie swego czasu. No i myślę, że ta partia pokaże piękno szachów między innymi, dlatego że będzie się bardzo działo, a po debiucie wcale się nie musi zapowiadać. Otóż e4, e5, skoczek f3, skoczek c6, czyli już widzimy, że po e4, e5, znaczy oczywiście są ostre warianty po e4, e5, ale też właśnie w Hiszpance powstaje bardzo dużo manewrowych wariantów. Tutaj jest na razie a6, goniec a4, skoczek f6, normalna sprawa debiutowa, roszada, goniec e7, wybiera Adams, wieża e1, posunięcie b5, goniec b3. No i roszada, nic się nie dzieje, posunięcie c3. Klasycznie tutaj białe oczywiście chowają tego gońca, jeżeli skoczek chciałby go zaatakować przy okazji. Z drugiej strony ten ruch d4 jest możliwy i tutaj białe do tego dążą. Adams wybiera wariant, który może się bardzo podobać, który nazywa się atakiem Marszala. Bardzo ciekawy wariant, który w założeniu, którym jest oddanie pionka i fajny atak na przeciwnika. Otóż po d5 i po biciu na d5 skoczek bije. Skoczek bije na e5 piona centralnego. To jest wszystko teoria, moi drodzy. I trzeba zagrać c6. I widzimy teraz, że czarne mają po prostu szybszy rozwój. Oczywiście białe grają d4, żeby ten goniec już grał. Najmocniej przepraszam, białe w partii zagrały ruch d3. d4 jest jak najbardziej też możliwe. I w tym momencie tutaj Adams goniec d6. To jest bardzo ważne miejsce dla tego gońca, który strzela w h2. I tutaj cel czarnych jest taki, żeby właśnie atakować króla. Wieża zagrywa na e1 i hetman zagrywa na h4 z próbą mata. Oczywiście g3, normalna rzecz. Jakbyśmy analizowali dziesiątki podobnych partii, to byśmy robili to dosyć szybko. Fajnie by nam się ucierały schematy, co polecam robić, jeżeli chcemy podnosić swój poziom gry i starać się zrozumieć szachy lub w danym wariancie zrozumieć pozycję. To jest dobry trening mozolny, ale na tym to polega. Na skróty nic nie ma, moi drodzy. Tutaj hetman zagrywa na h3, wieża e4 z planem właśnie wieża h4. Widzimy, że białe, czyli tutaj Judith ma figury jeszcze w powijakach. Wprawdzie goniec nie musi wyjść, żeby już być aktywnym, ale jednak tutaj też w obozie króla się porobiły słabe pola, między innymi g2, f3, h3. No hetman na razie zagrywa na f5, standardowo ucieka, nie chce takiego zagrania wieżą na h4. Skoczek d2, hetman na g6. To pole dla hetmana jest dobre, stąd będzie uderzał i w króla, i w centrum. W tym momencie wieża zagrała na e1. Sprytny ruch. Tutaj pewnie większość z nas, pierwsze założenie, to bijemy pionka na d3. No tego zrobić nie wolno z uwagi na goniec c2 i tutaj żegnamy się z hetmanem tak naprawdę, ze stratami materialnymi ogromnymi. Więc pion zatruty. Co gra Adams? Adams w ogóle nie w swoim stylu zaczyna przechodzić do bardzo ciekawego ataku i niekoniecznie on jest super poprawny, ale posunięcie f5 jest jak najbardziej takie zaczepne. Chcemy grać f4, chcemy zbić na g3, chcemy do końca zbić na g3, poświęcić figury, wejść wieżą, dać mata. No taki plan oczywiście można w głowie mieć, to nie jest takie proste, ale trzeba od czegoś zacząć, to jest bardzo ważne, żeby zrobić ten pierwszy krok do ataku. Hetman f3 do obrony, bo zauważmy, że białe, mając piona więcej, jak dobrze wymienią figury, przejdą do końcówki, no to jest pozamiatane. Czarne mogą się wtedy poddać, ale cały czas figur jest na ten moment dużo i trzeba walczyć o atak. Co gra teraz Adam? Zwróćmy uwagę, że goniec z hetmanem atakują skoczka, pilnuje tego tylko pionek.
pionka mniej, cały czas mają czarne. Czy czarne mogą sobie pozwolić na to, żeby stracić kolejnego pionka? Jaka jest odpowiedź? Otóż jak najbardziej mogą, moi drodzy. I teraz ruch arcymistrzowski. Oczywiście ja to tak nazywam w cudzysłowie. To jest dobre posunięcie pod tytułem król H8. Dlaczego? Dlatego, że jak goniec pokusiłby się o bicie skoczka i hetman na końcu by zbił piona, okej, białe mają dwa pionki więcej, ale nie zazdroszczę tej pozycji białym absolutnie, dlatego że wieża B8. Tutaj te gońce są jak przecinaki, zaraz goniec zagrywa na B7 i tam się robią takie przeciągi, że nie zazdroszczę, aż mi zimno. Tutaj białe miałyby praktycznie przegraną pozycję. Oczywiście obrona byłaby jak najbardziej, bo tam hetman wróci na G2, potem F3, ale kto by tak chciał grać bardzo pasywnie i się bronić? Może Tigran Petrosian swego czasu. Tak nie poszło. Otóż w tym momencie goniec zagrywa na D1. I Adams F4 z atakiem. Judith musi grać G4, no bronić się. Znaczy musi, nie musi, może grać oczywiście różnie. Może odejść hetmanem, ale to jakieś bicia grożą, tu jakieś wchodzenie figur. Oczywiście czarne dalej by realizowały swoje założenia. Nastąpiło G4 i Adams gra H5. Tu się w ogóle nie czai i idzie po prostu na przeciwniczkę. W tym momencie nastąpiło H3. I skoczek F6, czyli naciskanie cały czas na punkt, który chcemy zdobyć. Przy okazji tutaj bronimy punktu E4. Hetman zagrał na G2, ale sprawdźmy, koniecznie sprawdźmy bardzo ciekawy i ostry wariant, co by było po skoczek E4. Dlaczego to wspominam? Skoczek z E4 chciałby bardzo chętnie się wymienić za skoczka F6, żeby ten skoczek F6 mocno nie atakował na G4. Czy jest na to czas? Sprawdzamy. Otóż nie ma na to czasu, od razu powiem odpowiedź, ale fajne są tutaj właśnie te warianty, które powstały. Czyli bicie na G4, bicie na G4, goniec G4. Nie ma strzału tutaj, bo król jest na H8, czyli nie ma szacha przy okazji, to jest ważne, nie ma wtrąconego szacha. I powiedzmy, tutaj oczywiście jak hetman G2 zagrywa sobie białe, to wprowadzamy kolejną wieżę na związanie. Jeżeli hetman dałby szacha, co się wydaje oczywistym ruchem, bo z tempem dajemy szacha, to niespodzianka. Goniec H3 zasłania się od szacha i my dajemy szacha królowi. I po król na przykład H2 jest F3. Zobaczcie, że jest atak na króla, ale przecież skoczek może zbić tego gońca. Ale skoczek chodzi na G4. Tutaj jest niezła jazda. Prosta rzecz, jeżeli król zbije tu, to zbijamy tu, zdobywamy hetmana po zawodach. Jeżeli król zagra na G3, to hetman zbija na D6. Jeżeli król na H3, to oczywiście tutaj z wygraną pozycją nie ma co zbierać. No taki ruch jak król H4 w ogóle nie jest rozpatrywany. Po tym ruchu oczywiście też zbijamy. Wygrywamy czarnymi bez żadnego problemu. Tak nie było. Hetman zagrał od razu na G2 i w tym momencie Adams zbija na G4, poszło bicie, goniec wybił i wieża zagrała w tym momencie na E6. No ruch wieżą na E6, oczywiście wiąże skoczka, tutaj atakuje gońca, ruch to jest logiczny i chyba całkiem okej. Hetman zagrywa na H5. Tutaj czarne muszą postawić wszystko na jedną kartę. Jeżeli atakują i chcą wygrywać, no to trzeba się liczyć z ofiarami i takie też się tutaj dzieją. Goniec wybił na G4, skoczek wybił. No hetman broni króla, to jest ważne, białymi, ale wieża zbija gońca i w tym momencie czarne już mają figurę mniej. I tutaj no, trzeba grać bardzo, bardzo mocno i chyba wykonywać jedyne posunięcia, żeby doprowadzić do jakiejkolwiek zaczepki. Nie jest to proste w tym momencie. Adams poświęcił figurę i zagrywa wieża AE8, czyli pragnie tam wejść wieżą na E1, wykorzystać to, że goniec jeszcze zasłania wieżę. Słuszna racja, ale skoczek E4 się zasłania. I co dalej? Tutaj moglibyśmy się pokusić o jakiś ruch F3, ale pamiętajmy, hetman G3, goniec wtedy gra bardzo ciężko, wtedy chyba byłoby grać czarnymi. Skoczek zagrywa na E5. Stwarzają się kolejne groźby, czyli skoczek na przykład na F3. I skoczek F3 mógłby być ruchem bardzo, bardzo niebezpiecznym. Co grają białe? Białe grają najlepszy ruch w pozycji, mianowicie F3. Świadomie oddają pionka, żeby król miał furtkę. I to jest dobre zagranie białych. Skoczek jednak zbija i król zagrywa na F2 i skoczek na H4. Czyli zobaczmy, że w tym momencie czarne mają dwa pionki i one mogą robić karierę. To nie jest też takie łatwe, przy takim fajnym skoczku wieży i goniec tam oczywiście w zanadrzu chce się też wyprowadzić, ale póki co goniec nie gra. W tym momencie hetman H1 nastąpiło i Adams G5.
No, te pionki idą. Oczywiście zwróćmy uwagę też na króla, bo czasami jakieś kontry mogą nastąpić. Jest teraz ruch B4 ze strony białych i nastąpiło G4, moi drodzy. Pionki idą na króla. W połączeniu ze skoczkiem, piękna broń. Goniec B2 i zobaczcie, co robi Judit Polgar. Judit tutaj chce tego króla skontrować. Skontratakować. Chce zagrać C4 i męczyć króla przy okazji. Co grają czarne? G3 ze strony Adamsa, król G1 i w tym momencie nastąpił ruch skoczek F3 z szachem, król G2, no i teoretycznie można wrócić tutaj i podpisać remis, czyli powtarzać posunięcia. Ale Adams gra skoczek na H2. Bardzo sprytnie grożą już wielkie rzeczy w postaci na przykład F3. W tym momencie Judith dała szacha, grając C4. No, król musi zagrać na G8. Zwróćmy też uwagę na to, że skoczek na F6 może grozić i tutaj się robią niebezpieczne rzeczy. Ale na szczęście w tym momencie po zagraniu skoczkiem jest po prostu wybicie wieżą i tutaj wchodzi ciężka figura z atakiem matowym. Dlatego pewnie też Węgierka zagrywa hetman na D1 z próbą wymiany hetmanów. Niestety jest to ruch, który jest grubym błędem i tutaj może spróbujmy zatrzymać sobie materiał i trochę pogłówkować, jak zagrać czarnymi. Otóż w tej sytuacji nastąpiło F3. Król zbił pionka, hetman dał szacha, skoczek nietykalny, bo mat na G2, wszystko trzeba liczyć. Król F2, hetman H4 z szachem. No właśnie, zobaczcie, że trzy figury, znaczy dwie figury, ale w połączeniu z pionkiem, powiedzmy, że pionek to też figura, tak w cudzysłowie oczywiście, bo też atakuje. Jak trzy rzeczy, powiedzmy, atakują króla, no to już jest bardzo ciężko prawdopodobnie. Król na E3, hetman F4, szach i król na D4. Jeżeli król by zagrał na F2, no to skoczek na G4. Jeżeli tutaj, to dajemy mata w dwóch posunięciach. Prosta rzecz. Piękna tutaj asekuracja pionka i skoczka. W tym momencie, jakby król zagrał na F1, no to oczywiście dajemy skoczkiem szacha i zbieramy materiał, więc pozamiatane. Król zagrał w partii na D4, szach nastąpił, król E3. I teraz pytanie, czy zbić tu gońca? No, nie, moi drodzy, nie zbijamy gońca, dlatego że trzeba zrobić wtrącony ruch, bo tutaj grozi zagranie hetman G1 i skoczek, dając szacha na G4, sprowadził króla na D2 i zbicie gońca możemy wykonać pięknie z szachem. Jedyna zasłona to hetman C2. Adams tutaj się nie patyczkował i po prostu wziął wieżę. Nastąpił szach na G6, król H7, wieża zbiła na G4, no i F2. W tym momencie Judit Polgar złożyła broń, moi drodzy, poddała partię. Pionek jest tutaj już zaawansowany. Grozi mat na E1. Dlaczego poddała? Bo ktoś by pomyślał, a tu jeszcze można próbować dawać szacha. Sprawdźmy szybko. Jeżeli jest szach, to król G6. Trzeba spróbować w takich sytuacjach tak zagrać królem, żeby potem się szachy skończyły, bo hetman jest niestety wyłączony z gry. I po szachu tutaj odważnie królem na H5, nie boimy się. Wieża daje kolejnego szacha i wieża H6. Szachy się kończą i wygrywają bez problemu czarne. Myślę, że partia bardzo ciekawa, bardzo pouczająca. Zresztą pewnie jak większość partii szachowych. Adams aktualnie ma pierwszy numer startowy na Mistrzostwach Europy. Fajnie będzie go zobaczyć. Ja się również wybieram. Do zobaczenia. Widzimy się w Katowicach 16-18 grudnia. Pozdrawiam, cześć.